Bardzo źle słyszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Pani marszałek Wysokiej Izby, mam zaszczyt teraz w imieniu klubu przedstawić stanowisko mojego klubu w sprawie omawianej ustawy. Ta ustawa w zasadzie jest dopełnieniem działań, które zostały podjęte już w 2007 roku, zostały podjęte działania przez Prawo i Sprawiedliwość, działania, które miały jakby podnieść rangę polskiej nauki, bo to, że ona się znajduje w złym stanie, to było jasne dla wszystkich, którzy się nauką zajmują. Pierwszy taki pomysł, który wtedy mieliśmy, to było powołanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ten pomysł skutecznie jeszcze w latach 2005-2007 wprowadziliśmy. Na szczęście ten projekt też był kontynuowany dalej przez koalicję PO-PSL. Później próbowałem wprowadzić jeszcze projekt taki, który nazywał się Agencja Badań Poznawczych, bo mam świadomość tego, że nauka to nie tylko badania stosowane, ale nauka to też poszerzanie wiedzy, to też badania podstawowe, o których zastosowaniu się w najbliższej przyszłości powiedzieć nic nie można, ale poza tym badania takie poznawcze, filozoficzne, matematyczne, zupełnie teoretyczne. I powołaliśmy, i wtedy oczywiście mój wniosek został odrzucony przez pana przewodniczącego Chmielewskiego, ale na szczęście koalicja PO-PSL znowu dobrze, że wprowadziła Naukowe Centrum Nauki, to też daje szansę lepszego dofinansowania polskiej nauki. Również wtedy próbowaliśmy wprowadzić, co zostało odrzucone przez koalicję, stopniowe dofinansowanie polskiej nauki, bo to, że jest niedofinansowane, to oczywiście dla wszystkich było jasne. Chcieliśmy co roku o 0,25% PKB zwiększać finansowanie, ale oczywiście tego koalicja nie zrobiła. Mówiłem, przewidywałem, że jeżeli tak będzie, to nikt tej dziury nie będzie w stanie zapełnić, bo stan złego finansowania to się po prostu zbierał przez lata. To nie był akt, ale to był proces ciągłego niedofinansowania i ta dziura, to wszystko strasznie urosło. I teraz pojawiła się pewna szansa, bo jeszcze inne pomysły Centrum Łukasiewicz, które by dawały szansę zwiększenia konkurencyjności polskiej nauki. I ten projekt, ja widzę w tym projekcie taką szansę. Czy my ją wykorzystamy, trudno mi dzisiaj powiedzieć. Jeżeli będzie taka obstrukcja środowiska naukowego, jak zauważyłem dzisiaj, pełna emocji, kiedy to się to w czambuł potępia, to do niczego dobrego nie dojdzie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, jakie niskie wymagania stawiamy wobec polskiej nauki. Jeżeli w 2007 roku Polacy zgłaszali i w budżecie zapisaliśmy, że my, Polacy, mamy 20-35 wniosków patentowych zgłosić, żeby pokazać, że jesteśmy innowacyjni, podczas gdy inne rozwinięte kraje kilka tysięcy głosów zgłaszały, to ja oczywiście podnosiłem larum, jak można tak nisko Polaków cenić, że tak nisko stawiam wymagania wobec polskich uczonych, wobec polskich inżynierów. I w ciągu 7 lat Platforma Obywatelska tą liczbę zwiększyła z 35 do 50. Oczywiście cały czas mówię, tak być nie powinno. Nie, polska nauka jest zbyt wielka, zbyt wielu mądrych ludzi i pracowitych tu jest, żeby tak nisko układać poprzeczkę. Dzisiaj zgłosił rząd za rządów pana premiera Morawieckiego, nasi inżynierowie zgłosili w 2020 roku 483 patenty w Europejskim Urzędzie Patentowym, a w tym roku przekroczyliśmy 500. To jest zmiana jakościowa. I widać, że jeżeli pewne pomysły się realizuje i się jest na nie się jest otwartym, to jest duża szansa, że to będzie z pożytkiem dla Polski. Ja myślę, że to może się ten pomysł Akademii Kopernikańskiej obudzi środowisko naukowe. Bo to, że wielki potencjał tego środowiska, że ten ma, a ten potencjał jest rozproszony. I środowiska, takie małe środowiska, są niedofinansowane, znacznie mniej dofinansowane niż środowiska duże. Ta akademia ma doceniać dorobek prawdziwy, rzeczywisty, realny. Bo mi jest wstyd, że najlepszy polski uniwersytet na liście ogłoszonej w Waszyngtonie 20 października zeszłego roku, nasza najlepsza uczelnia, Uniwersytet Jagielloński, był na 320 pozycji. To jest po prostu wstyd dla takiego wielkiego narodu jak Polska. My powinniśmy znaleźć w pierwszej 50, tylko musi być właściwie i rozsądnie wydawane też pieniądze, ale musi być też dobra promocja nauki i promocja wszystkich, a nie tylko tych dużych, którzy nic nie robią, a chcą być noszeni na ramionach. Ja wstyd mi, proszę Państwa, jeszcze z tego powodu, że w pierwszym 1000 polskich uczelni, tylko w pierwszym 1000 najlepszych uczelni świata jest
tylko 8 polskich uczelni i to w zasadzie w końcówce, bo tylko 320 ma UAM, 320 ma Jagielloński, 360 warszawski, a potem to jest 800 i bardzo, bardzo dalekie pozycje. Ja myślę, że kończąc, myślę, że jednak jeżeli środowisko naukowe się otworzy na tą propozycję, to mamy dużą szansę odbicia i możemy zajrzeć prawdziwie i realnie w europejskiej i światowej nauce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.